Dziś zapraszam do posłuchania fragmentów koncertu na flet i obój z orkiestrą Ignaca Moszelesa oraz rozmowy z wykonującymi go siostrami Joanną Antolak-Bielak i Iwoną Przybysławską. Zachęcam również do odwiedzenia Galerii Region przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, gdzie do 8 marca oglądać można wystawę mistrzowskich ilustracji. Trzynaście lat temu mniej więcej dostałyśmy od rodziców w prezencie na Boże Narodzenie płytę, na której był jako pierwszy właśnie ten utwór, bo to był, płyta była pod tytułem Romantyczne koncerty fletowe. I jako pierwszy z tych koncertów właśnie był Ignacy Moszeles na flet i obój. I kiedy wysłuchałyśmy tego koncertu, to po prostu obie się zakochałyśmy, dlatego że jest to koncert niezwykle pogodny, optymistyczny i jak się ma handrę, to wystarczy zagrać kilka taktów i już człowiek jest po prostu naładowany pozytywną energią, radością do życia. Nasz tato powiedział, że bardzo by chciał usłyszeć ten koncert w wykonaniu swoich córek, bo akurat tak się składa, że obie grają na tych instrumentach, na flecie i oboju. Nie było nut przede wszystkim dla orkiestry, bo w internecie były dostępne tylko głos oboju, fletu i fortepianu, a niestety głosy na orkiestrę trzeba było rozpisać.
Najpierw bardzo chciałyśmy właśnie zagrać, ale kogokolwiek, jakikolwiek dyrygent przyjeżdżał, pytałyśmy, niestety nie wiedzieli skąd brać partyturę. Potem oczywiście każda z nas urodziła dzieci, więc troszkę ten zapał minął, a po tylu latach, właśnie dlatego, że do naszej filharmonii przyszedł pan Jacek Kujawski, nasz kontrabasista, który kończył również teorię i stwierdził, że on by mógł nam rozpisać to na orkiestrę z płyty. I tak się stało, że w momencie, kiedy dostał propozycję właśnie, żeby rozpisać dla nas ten koncert, w międzyczasie jego siostra chyba w Anglii zdobyła partyturę, to już dlatego było dużo prościej, ale no dzięki panu Jackowi Kujawskiemu mogłyśmy dzisiaj zagrać ten koncert. Zaczęłyśmy dopiero szukać, jest jeszcze koncert Kali Łody, jeszcze jest wiele innych barokowych koncertów, do których po prostu potrzeba najpierw znaleźć nuty i potem można pomyśleć o graniu tego, ale myślę, że to jest tak świeże, ten koncert Moscheles'a, że trzeba go ograć jeszcze w innych miejscach, bo jak widać publiczność się bardzo podoba, w związku z tym, skoro go umiemy, to czemu nie pokazać tego w innych miejscach? Spodobało mi się wspólne granie z siostrą i bardzo bym chciała, żebyśmy jeszcze mogły grać w innych orkiestrach ten koncert, ponieważ podobał się publiczności, nam bardzo sprawia radość granie tego koncertu. Mamy wrażenie, że to tak jakby dla nas był napisany ten koncert.
Podczas piątkowego koncertu symfonicznego Filharmonii Koszalińskiej, gdy już wybrzmiały pierwsze brawa, a Wojciech Rodek zszedł z dyrygenckiego podium, siostry zagrały na bis wariacje na tematy chopinowskie i jazzowe równocześnie z repertuaru swojego kameralnego zespołu Triada. Bohdan Butenko, Anna Kołakowska, Danuta Konwicka, Zbigniew Lengren, Maria Orłowska-Gabryś, Mirosław Pokora, Jan Marcin Szancer i Teresa Wilbik to artyści, których niezwykłe ilustracje na trwałe zapisały się w pamięci kilku pokoleń młodych czytelników, tworząc nierozerwalną całość z ilustrowanymi tekstami. Każdy z ilustratorów wypracował własny, oryginalny, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka styl. Przygotowana przez wydawnictwo Dwie Siostry wystawa Mistrzowie Ilustracji prezentuje pracę wybitnych rysowników współtworzących świetność polskiej grafiki książkowej w jej najlepszym okresie. Wielkoformatowym reprodukcjom towarzyszą napisane z przymrużeniem oka pełne zaskakujących ciekawostek sylwetki ilustratorów. Wystawa zapożyczyła tytuł od popularnej serii książek Mistrzowie Ilustracji, w której wydawnictwo Dwie Siostry publikuje reedycje klasycznych tytułów literatury dziecięcej zilustrowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej grafiki książkowej. Wystawa powstała w ramach programu Literatura i Czytelnictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.